Regis! Witam serdecznie Małopolskie, UKS Regis Wieliczka, bardzo znany ośrodek, nie tylko w Małopolsce, ale w całej Polsce, wiele roczników, wielu zawodników, jesteście na nieoficjalnych mistrzostwach Polski, waszego rocznika 2.8, to jest wasze święto, wasza koszykówka, a teraz po kolei coś o sobie, każdy powie o swoim idolu i pozdrawia i co tam fajnego jeszcze chce powiedzieć, może się dobrze zaprezentować. Dobra, to jestem Iwo Bydnarski, trenuję w kosza około 3 lata. Moim idolem jest moim tata i LeBron James. No. Witam, ja jestem Wojciech Kołaszkowski. Gram w kosza około 5 lat. Moim idolem jest Shaquille O'Neal. Ja nazywam się Igor Goziński, gram w kosza też około 5 lat. I moim idolem jest Kobe Bryant. Nazywam się Oskar Wiecheć, gram w kosza od 3 lat, moim idolem jest Kobe Bryant. Nazywam się Tomasz Kołaczkowski, moim idolem jest Stephen Curry i w koszykówkę gram od 5 lat i pozdrawiam moich rodziców. Nazywam się Sebastian Żółtowski, moim idolem jest Kobe Bryant, pozdrawiam moich rodziców, a w kosza gram od 3 lat. Witam, Bartosz Stemski, gram w kosza od 4 lat, moim idolem jest Kyrie Irving i pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Cześć, jestem Jakub Ciopała, w kosza gram 9 lat i moim idolem jest Kyrie Irving i Vince Carter. Jestem Franek Mosur, w kosza gram 6 lat, pozdrawiam rodziców, moim idolem jest Zbyszek Bytomski. A ja proszę trenera Sołtysika na dwa słowa. Może ty powiesz o sobie... Co... Nie Sołtysik, bo zawsze mówisz Sołtysik. Sołtysik. No. No, o sobie teraz, o twojej karierze koszykarskiej, trenerskiej. No i jak ci się pracuje tutaj w Wieliczce, no. Tak tyle lat. I o jakichś fajnych chłopcach, którzy wyszli tak. Z tego klubu i co z tego materiału będzie. No cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj znowu. Już trzeci raz jakby jako klub, tak, tak, że byliśmy z 2-4 rocznikiem, 2-5 i teraz, a nie, czwarty, bo 2-7 i teraz tylko z 2-6 żeśmy nie byli, tak. Także ciągłość jest jakby następuje, no chłopaki mieli drugie miejsce w Małopolsce, walczą, no mamy wiadomo drużynę 2-8, 2-9, pomieszaną, w żadnym roczniku nie mamy pełnego składu, dlatego czasami troszeczkę brakuje centymetrów, ale walczymy i trenują chłopaki bardzo dobrze. Ostatnio mieli, wiadomo, troszeczkę przerwy, egzaminy, te sprawy, kontuzje, no ale przyjechaliśmy i będziemy walczyć dalej. A skąd u ciebie taka pasja do koszykówki? No, jest piękny sport. Sam grałeś? Ja amatorsko, a generalnie na WF-ie troszeczkę, no i w Wieliczce. Jakby tu kolega... W NBA kibicujesz? To jest swoim najlepszą drużyną, jakiś idol? A nie, no zawsze było Chicago. Także jak było, no to jest. No co prawda już inny skład, inne wszystko, no ale teraz bardzo mi się oczywiście podoba Golden. Bo jakieś byś wymienił czy nazwiska z Wieliczki, którzy pokazali się w Polsce, czy na, bo nie będziemy tutaj no, czasu. Tak od góry, no Trojan, prawda, już nie gra, ale grał w Ekstraklasie. A no Alek Busz, który teraz jest w kadrze i gra w Gliwicach, no i tam... Próbuje zaistnieć, no w zasadzie już zaistniał w poważnej koszykówce. No i co, trzeciego możemy wymienić kogo w tym momencie? No, no teraz mamy fajnych młodych chłopaków, którzy jeszcze tam w drugiej lidze. A tu co z tego, coś z tego materiału, ktoś tu co może błysnąć? No nie kto będę tak... pracuje na treningach najciężej? No tu pracują wszyscy, no. Wojtek jest pracuś dobry, także wiesz, ma geny, no bo to jego brat 2-5 też gra cały czas. Tomek jest jeszcze młodszy, tak. 2-9, że rodzina Kołaczkowski, zresztą znasz ich doskonale, także... Dziękuję. Pracują. No i tutaj, no chłopaki muszą... Dawać siebie wszystko, nie? Dziękuję, proszę o sportowy okrzyk. Regis! Ołu! Dobra. 20 i tak powiedziałem. A to nawet się powtarzałem. Wyłączyć?